witam serdecznie na konferencji naszego klubu Sojusz Obywatelski Grudziądz. Dzisiaj niejako w zastępstwie naszej byłej szefowej przewodniczącej Róży Lewandowskiej. Tematem dzisiejszego spotkania konferencji jest przede wszystkim projekt uchwały, zmiany do uchwały budżetowej, które będą procedowane na dzisiejszej sesji, a przede wszystkim zmiany, które będą powodowały w przyszłości, skutkowały w przyszłości rozwojem naszego miasta z uwagi na fakt, że w uchwale budżetowej jest wpisane bardzo dużo zmian projektowych, dokumentacji drogowych, tak, ich aktualizacji tych dokumentacji bądź po prostu stworzenie nowych dokumentacji po to, żeby nasze drogi, tak, które są sercem każdego miasta, dobre, wyremontowane drogi, drogi nowo budowane, które także w tym projekcie budżetu, że tak powiem, na pierwszym etapie dopiero się znajdują, czyli będą to tworzone dokumentacje, ale to jest tak, jak większość samorządowców mówi, to jest serce miasta, jeżeli są dobre drogi, to jest rozwój, to w tym momencie jest więcej osób, którzy przyjeżdżają miasto zwiedzać. Miasto ma dobre opinie i poza tym drogi także, które pozwolą nam na rozszerzenie terenów inwestycyjnych, chociażby droga mazowiecka, która jest teraz w okolicy drogi mazowieckiej, gdzie będą powstawały nowe szlaki drogowe umożliwiające inwestorom w przyszłości pobudowanie swoich fabryk. My chcieliśmy przede wszystkim z Państwem się podzielić też naszymi refleksjami przed procedowaniem tejże uchwały, ponieważ inwestycje drogowe, które w przyszłości mają być realizowane. Dzisiaj jest pierwszy etap, tak jak powiedziałem, dokumentacja, ale później otworzy nam to drogę do tego, żebyśmy mogli korzystać z środków zewnętrznych, chociażby z tak zwanego RFIL-u, tak, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy z dawnego Funduszu Dróg Samorządowych, czy też na dniach Senat będzie procedował Fundusz Odbudowy, tym samym Krajowy Plan Odbudowy. Tam ma być zapisane 30% środków na samorządy, tak, dla samorządów, czyli to są też inwestycje. Chcemy być przygotowani do tego, żeby móc w przyszłości, że tak powiem, wyciągnąć z szuflady gotowca i móc złożyć, aplikować w zależności, czy to od w ramach dawnego FDS-u, RFIL-u, czy mówię tak, jak mówiłem, w ramach Krajowego Programu Odbudowy. I każdy z radnych też dzielił się z prezydentami swoimi, że tak powiem, spostrzeżeniami, co według nas radnych należałoby w danej dzielnicy, w danej okolicy, gdzie zamieszkujemy, ewentualnie wyremontować. I chociażby z perspektywy osiedla Lotnisko, na którym ja mieszkam, tak, prosiłem, sugerowałem o remoncie ulicy, części remontu ulicy Polskich Skrzydeł. 30 niemal lat nieremontowanej ulicy Dywizjonu, ale myślę, że może tyle, mam nadzieję, i prosiłbym tutaj koleżanki i kolegów o to, żeby się podzielili, że tak powiem, informacjami na temat, o co też zabiegali, o to, co dzisiaj będziemy głosować. Proszę może na początek panią radną Helenę Bagniewską. To znaczy, tak jak pan przewodniczący powiedział, na tych tablicach znalazły się wszystkie ulice, które właściwie są w każdym okręgu radnego. Ja może powiem, ponieważ chyba z tego całego naszego środowiska jestem najstarszą radną i wiem, jaki problem był jakikolwiek, żeby zdobyć remont ulicy w mieście. Na przykład o ulicy Rapackiego, Dworcowej, jeżeli chodzi o Królewską. Te ulice były cały czas zaniedbywane. Pisałam kilkakrotnie, mówiłam na sesjach i tak dalej. Nie było tego zrobionego. Otóż dzisiaj możemy się pochwalić, mamy dwie nowe ulice. Wracając do tego, co ja mam w tej chwili na tym planie, które się znalazły, moje ulice, jest na przykład Kosynierów Gdyńskich. Również kilkakrotnie zwracałam uwagę. Myślę, że każdy tutaj z nas wie, jak ta ulica wygląda. Jeżeli chodzi o Rybacką ulicę, Gruchniewicza, jeżeli jeszcze chodzi tam bliżej Stomilu, ulicę Kunickiego. Są to ulice, które po prostu
byli prezydenci wiedzieli o tych ulicach, bo mieszkańcy również zwracali się i do mnie, i do prezydenta. Nic nie było robione. Mam nadzieję, że jeżeli ten plan z tymi ulicami dzisiaj przejdzie, będzie dla pana prezydenta rzeczywiście możliwość dalszej po prostu pracy nad tym. A to, czy my będziemy prezydenta pilnować, czy nie, to już naprawdę ma najmniejsze znaczenie, ponieważ pierw musimy przyjąć plan, później dokumentację i później dopiero prezydent może wcierać ośrodki, walczyć o środki, tak można powiedzieć, bo inaczej dzisiaj nie można powiedzieć. Po prostu każde środki, które do miasta przychodzą, są wywalczone przez prezydenta, przez skarbnika. Dziękuję. Priorytetem jest ulica Kościuszki. Od początku kadencji zabiegam o tę ulicę, staram się zwrócić uwagę pana prezydenta na konieczność, oczywiście potrzebę remontu tej ulicy dostrzegali już wcześniej różni ludzie, ale teraz właśnie dzisiejsze procedowanie jest to taki punkt wyjścia do nowej drogi, żeby ten remont tej ulicy rozpocząć. Z tego co wiem, dokumentacja jest już gotowa, tylko trzeba dostosować ją do aktualnych wymogów budowlanych. I będzie to takie, jeżeli przejdzie dzisiaj to wszystko, będzie to takie zielone światło do remontu, do rozpoczęcia procedury remontowej. No i też z drugiej strony ulica Kościuszki jest taką ważną ulicą, ona może odciążyć ruch ulicą Legionów, jest w bardzo złym stanie technicznym i mam nadzieję, że uda się to wszystko zrealizować. Grzegorz? No my akurat tak z panem przewodniczącym zajmujemy się lotniskiem, ale nie tylko lotnisko, bo lotnisko to i część osiedla tu od ulicy Kalinkowej, a więc ulica Zaciszna, Smoleńskiego i łącznik Kustronia, ten do tych nowych powstałych bloków przy Strzelnicy. Patrząc na to, co jest w budżecie, już myśli się o tym, co jeszcze potrzeba. W związku z tym, że bardzo dużo wypadków ostatnio jest na ulicy Kalinkowej i Pruszyńskiego, trzeba by tam zabezpieczyć przejścia dla pieszych, ale to już może GBO albo inne. Myślę, że te projekty, które znajdują się do realizacji w najbliższym czasie, wspomogą miasto i ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców. Piotrze. Kilka miesięcy temu zdarzyło mi się na sesji skrytykować naszą uchwałę budżetową. Dość krytycznie podchodziłem do tego, że w naszej uchwale budżetowej brakuje chociażby podstawowych środków na remonty chodników. Jest bardzo mało wpisanych inwestycji drogowych. Także dzisiejsza uchwała jest dla nas ogromną nadzieją na lepszą przyszłość dla mieszkańców Grudziądza. Z ogromną przyjemnością zagłosuję za wprowadzeniem tych wszystkich inwestycji na terenie Grudziądza. Myślę, że naszą rolą radnych nie tyle będzie później kontrola, czy te wszystkie inwestycje będą zrealizowane. Uważam, że my powinniśmy wspólnie wszyscy jako radni razem z panem prezydentem rozmawiać, w jaki sposób znaleźć środki finansowe na realizację tych wszystkich inwestycji. I tak jak przykładem jest dzisiaj ulica Jackowskiego, mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną wyremontowane kolejne ulice, takie jak ulica Wyspiańskiego, Wawrzyniaka, czy ulica Tetmajera oraz inne ulice naszego kochanego miasta. No i myślę, że będziemy dopingowali pana prezydenta. Tak, ja tu później. Tutaj proszę jeszcze. Macieju. Działamy. Ja chciałem powiedzieć, jako radny, który jest pierwszą kadencję radnym, że przede wszystkim do tej pory w gąszczu różnych uchwał, w gąszczu różnych trudnych decyzji, nie były zawsze to decyzje łatwe, nie były to zawsze decyzje no, takie, które może mieszkańcy też do końca odczuwali pozytywnie. Natomiast dzisiaj mamy w końcu taką możliwość, żeby, no, żeby najbardziej się cieszyć właśnie z tej uchwały budżetowej, która wnosi tak wiele dobrego dla naszych mieszkańców całego miasta. I myślę, że skutek tej uchwały będzie taki, że naprawdę
praktycznie no, w całym Grudziądzu, na większości osiedli, na większości no, rejonów naszego miasta mieszkańcy będą mogli odczuć właśnie na, jakby w codziennym funkcjonowaniu, tak jak tutaj już wcześniej była mowa o drogach, które każdy z nas codziennie z nich korzysta. Jestem przekonany, że taki jest cel, żebyśmy wszyscy odczuli to na właśnie w codziennym funkcjonowaniu. Ja bardzo się cieszę z każdej, nawet najmniejszego planu tej inwestycji. Mam nadzieję, że uda się, najlepiej było, gdyby udało się je wszystkie zrealizować, albo przynajmniej większość. Osobiście, jako wieloletni mieszkaniec osiedla Rządz, cieszę się z tamtych inwestycji, czyli z planu ulicy Północnej, na którym powstało piękne nowe osiedle i po to, żeby mieszkańcy mogli tam sobie no, lepiej funkcjonować, mając jakąś drogę taką normalną. Również rozbudowa czy budowa nowych całkiem łączników ulic na tak zwanym Nowym Rządzu, czyli tam są ulice Kulerskiego i Sosnkowskiego, połączenie tych ulic. A od paru lat jako mieszkaniec Owczarek cieszę się, że również w tej dzielnicy jest planowanych trochę inwestycji. Takich jak na przykład droga dębowa, takich jak kładka umożliwiająca bezpieczne dojście uczniów do szkoły podstawowej nr 4. Pięknie rozbudowuje się, no może tego nie ma w planie, ale widzimy jak pięknie rozbudowuje się jezioro w Tarpina, które myślę, że też się stanie takim bardzo często odwiedzanym, ulubionym miejscem w północnej części właśnie naszego miasta. Dziękuję. Jeszcze, jeżeli bym mógł, szanowni państwo, się odnieść do tych inwestycji, o których mówimy, tak jak kolega Maciej Górczyk, tutaj radny, wspomniał. Nie jesteśmy do końca przekonani, chcielibyśmy, czy się uda wszystko zrealizować do końca tej kadencji, tak? Niemniej przede wszystkim będziemy prezydenta dopingować do tego, żeby jak najwięcej tych inwestycji zostało zrealizować. Podkreślam to, dopingować, nie kontrolować. I też bym prosił koleżanki i kolegów z innych klubów Rady Miejskiej, żebyśmy prezydenta dopingowali do jeszcze większej pracy, wspierali, a nie kontrolowali, bo od kontrolowania to jest Rada Miejska, przepraszam, jest Komisja Rewizyjna, jest Regionalna Izba Obrachunkowa, czy Najwyższa Izba Kontroli. Dziękujemy. Czy pytania? Tak, ja mam pytanie nawiązujące do tego, co przed chwilą pan przewodniczący powiedział. Większość tych punktów to są aktualizacje dokumentacji albo dokumentacje. Tak. Powiedziała pani dyrektora, zawsze w poniedziałek, aktualizacje dokumentacji to jest najwcześniej koniec tego roku. Dokumentacje, zależnie od tego, jak będzie się to rozkładać, to jest koniec przyszłego roku najwcześniej. Więc tak licząc to w tej kadencji, jeżeli cokolwiek się z tego uda zrobić, co jest w dokumentacjach, to będzie dobrze. Więc a biorąc pod uwagę, że jest kilkadziesiąt dróg, to jest na kilkanaście albo na kilkadziesiąt lat plan. Więc czy jest się teraz czym chwalić, jest teraz oczywiście. To znaczy tak, no, ja akurat nie słyszałem dokładnie, nie widziałem konferencji pani dyrektor Łazarczyk, natomiast ileś projektów, rozmawiam z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich, ileś projektów jest, bo chociażby ulica Dywizjonów jest, no aktualizacja i kosztuje, chyba w budżecie jest zapisana w granicach 20 tysięcy złotych, tak zrobienie tej aktualizacji naprawdę nie wymaga wielkiego czasu. Być może pani dyrektor mówiła o nowych, tak, projektach, dokumentacjach dróg, które ewentualnie miałyby powstać, to faktycznie jest proces troszkę dłuższy, natomiast uważam, że to nie jest czas na kilkadziesiąt lat, tak. No, nie wiem, mówię, jeszcze raz powtórzę, nie wiem, co pani Łazarczyk mówiła, panie redaktorze, natomiast na naszym klubie prezydent nas zapewniał, że to nie będzie kilkadziesiąt lat trwać, powiedział, że przynajmniej no, jak najwięcej tych inwestycji będzie chciał zrealizować, rozpocząć jeszcze, tak, w tej kadencji, a dokończyć, no miejmy nadzieję, że w następnej kadencji, najpóźniej. Natomiast mieszkańcy też się muszą liczyć z tym, że jeżeli no, pójdziemy, że tak powiem, takim ciągiem tych inwestycji drogowych, to niestety będzie dużo trudniej komunikacyjnych. Zresztą ja pamiętam, tak było w roku 2010-2011, gdzie miasto było zakorkowane, gdzie mieszkańcy no niestety narzekali, ale że tak powiem, ten ból po kilku miesiącach mijał, kiedy można było jeździć ekstra odnowionymi dywanikami, że tak powiem, asfaltowymi. No jeszcze pytanie o pieniądze, bo wszyscy mówią o zewnętrznych pieniądzach, natomiast no z tego co ja wiem, na drogi osiedlowe to nie ma żadnych zewnętrznych pieniędzy. Na drogi osiedlowe nie ma zewnętrznych pieniędzy, natomiast powtarzam,
w ramach RFIL-u, czy dawnego FDS-u, Funduszu Dróg Samorządowych, trudno byłoby uzyskać dofinansowanie do dróg osiedlowych. To się zgadza, tak? Chociaż to nie jest, że tak powiem, pewnik, bo i na drogi osiedlowe można było swego czasu otrzymać dofinansowanie z innych programów. Ta nazwa, kiedyś był to Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, FDS, dzisiaj to się inaczej nazywa, ale najkrócej mówię, program rządowy, tak zwana dawna schetynówka, i z tego funduszu pieniądze można było pozyskać. Natomiast dzisiaj nie wiemy, w jaki sposób będziemy mogli aplikować pieniądze z Funduszu Odbudowy. Ja powtarzam, 30% środków ma trafić do samorządów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj nie wiemy. Ten plan dopiero będzie, że tak powiem, przez Senat jutro ma być zatwierdzony, ma wrócić do Sejmu, później prezydent podpisze i ruszą prace odnośnie tego, w jaki sposób samorządy będą mogły aplikować o te środki, dlatego no, też pewnych rzeczy nie możemy wyprzedzać. Ja mam pytanie odnośnie bierności prezydenta, jeżeli chodzi o przebieg trasy S5. W zasadzie decyzje, którędy ta trasa będzie biegła, zapadną na przestrzeni 2-3 miesięcy. I praktycznie na tą inwestycję pieniądze już są zagwarantowane, więc no dlaczego radni nie naciskają prezydenta, żeby coś w tym temacie robić? Ale to powiem tak, po pierwsze no nie prezydent, nie starosta, nie wójt gminy Grudziądz, tak, który tutaj zabiega o to bardzo, no, z pewnych względów. Wiemy, że też mu zależy, bo ta trasa w jakiś sposób przez gminę by miała iść. No, ale przez Grudziądz też. I tak, no i pewne rzeczy chciałby, żeby było ominięte. Panowie wójtowie, panowie burmistrzowie, pan starosta lobbują, natomiast decyzyjność jest całkiem gdzie indziej. I prawdę mówiąc, to jest mniej więcej, przypomina mi sytuację, tak jak była mowa o tym, iż szpital grudziądzki został przekształcony w szpital jednoimienny i prezydent mógł coś zrobić. Powtarzam, nie mógł nic zrobić, ponieważ była to decyzja odgórna. Nie, to wojewoda mówił, że konsultował to z prezydentem. I dzisiaj, no ja tego nie słyszałem akurat. I dzisiaj mówienie o tym, że samorządowcy zdecydują, jaki przebieg tych tras będzie, tam jest bodajże chyba kilka tras, bo kilka wariantów, tak? Który będzie najlepszy dla nas, mówię, ośrodek decyzyjny nie jest w Grudziądzu, nie jest w gminie Grudziądz, nie jest w powiecie grudziąckim, tylko jest po stronie rządowej. No tak, ale są zaplanowane kilka przebiegów i no, rolą samorządu lokalnego jest wybranie takiego przebiegu, żeby był najbardziej korzystny dla miasta. Na przykład powstanie mostu od strony północnej Grudziąckiej. Znaczy, nie chciałbym się naprawdę wypowiadać. Prezydent był na tym spotkaniu. Ja de facto nie uczestniczę w tego typu spotkaniach. Zresztą jako radni nie uczestniczymy, tak? No bo to nie jest rolą radnych, tak? No radni mogą, tak jak pan mówi, naciskać. Prezydent uczestniczy w spotkaniach, tak? I myślę, że te pytania powinno, jeżeli chodzi o bierność, ja nie widzę tu bierności prezydenta. Jeżeli pan widzi, panie redaktorze, bierność prezydenta, to proszę się pytać prezydenta, no bo mi trudno jest odpowiadać. Nie odpowiada na pytania. No mi jest trudno odpowiadać, no to ja panu nie poradzę, że nie odpowiada na pytania. Być może pod zły numer telefonu pan dzwoni. Jest rzecznik. Jest rzecznik, no to myślę, że rzecznik powinien, jeżeli nie odpowiedział, to powinien panu redaktorowi udzielić odpowiedzi, to jest oczywiste.